Cześć. Dzisiaj pokażę Wam, co dalej robię z pomidorami, ale muszę Wam się do czegoś przyznać. Na początku kwietnia wyjechałam na urlop i ktoś miał moich pomidorów pilnować i w razie przymrozków przykryć je włókniną. I oczywiście to nie nastąpiło i wszystkie moje sadzonki zmarzły. I tak wyglądają pomidory siane drugi raz, 17 kwietnia. Mogą być moim zdaniem. Dzisiaj pokażę Wam, jak sadzę te pomidory w torbach pod folią. Na początek na spód sypię obornik kąski, który kupiłam w sklepie, po prostu w torbie. Oborniki, ponieważ pomidory są żarłokami i potrzebują czegoś do jedzenia konkretnego. I teraz na tą warstwę obornika nasypię kompost. To jest mój ulubiony kompost, który zawiera torf. Nadaje się do pojemników, przynajmniej tak jest napisane. Dodaję trochę nawozu, takiego multipurpose, czyli nadaje się do różnych celów. Po prostu taki generalny. I dodaję także takiego preparatu w granulkach, który chłonie wodę i pisze do 150 razy swojej wagi w wodzie i potem oddaje tą wodę roślinom. Czyli te granulki po podlaniu zamieniają się w taki jakby żel, taki jak w pampersach. Więc dodaję trochę tych granulek, bo wszystkie rośliny, które są sadzone w pojemnikach, mają tendencję do wysychania. Dodaję więcej kompostu. Następnie sadzę moje pomidorki. W zeszłym roku w takim jednym pojemniku miałam 3 pomidory. Dwa były tutaj, a jeden tutaj. I niestety stwierdziłam, że było im trochę za ciasno. I te, które były z tyłu, nie owocowały tak dobrze, jak te, które były tu z przodu i miały więcej miejsca. Więc w tym roku sadzę tylko 2 w jednym. Jeżeli macie pomidory, które są wybiegnięte, możecie je sadzić głębiej. Wtedy one wypuszczą korzenie z łodygi. I oczywiście podlewamy. To jest pomidor, który ma łodygi zwieszające się w ten sposób. Nie usuwamy tutaj tych bocznych pędów, tak zwanych wilków, ponieważ jest to odmiana taka zwisająca. I posadziłam ją w koszyku. Na razie jest pod folią, ale potem będzie na zewnątrz. Odmiana ta nazywa się Tumbling Tom Red. Jest także odmiana żółta, yellow.
I tak to wygląda. Także na spód dałam trochę obornika, kompostu i tego żelu chłonącego wilgoć. Wygląda lepiej niż na początku, gdy ją posadziłam. Z pomidorami sadzę także aksamitki, które podobno odstraszają szkodniki. Ładnie wyglądają.